Dzisiaj powiem kilka zdań na temat niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto. Jak wiemy, jest to duży problem w dzisiejszych czasach, dlatego że jesteśmy bombardowani z każdej strony toksynami. A jak wiadomo, no, nadmiar toksyn jest niebezpieczny w naszym organizmie, zwłaszcza dla tarczycy. Rzadko się mówi, że takie patogeny jak Coxsackie B, Escherichia coli, Yersinia, Helicobacter pylori wpływają negatywnie na działanie naszej tarczycy. Oczywiście też nikt nie mówi, że guzki przy tarczycy mogą być spowodowane tasiemcami, zwłaszcza szczurzym, psim lub karłowatym. No i widzicie, tutaj tak ważne jest właśnie oczyszczanie regularne naszego jelita. Bo nasze jelito to nasz drugi mózg i tak naprawdę, jeśli nasze jelito jest brudne, to nasz mózg wtedy źle działa, nie tworzą się hormony. Przysadka nie tworzy hormonów. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale ja tylko po prostu tak Wam tutaj mówię, żebyście sobie ten po prostu jakoś mogli zwizualizować. Dodatkowo, wszyscy, którzy mają problem z tarczycą, to już oczywiście wiedzą, żeby odstawić gluten i nabiał. I to trzeba zrobić na dzień dobry. To bez badania na nietolerancję, alergię, to odstawiamy. Dlatego, że gluten zawarty w pszenicy jest bardzo szkodliwy na nasze jelita. On nam je rozszczelnia. Jeśli mamy pasożyty, patogeny w jelitach, to wtedy jeszcze bardziej nam po prostu te mikrouszkodzenia w jelitach się rozszczelniają. Czyli te jelita po prostu są nieszczelne, cieknące. Co prowadzi do chorób autoimmunologicznych, bo wtedy te białka, które tam się znajdują, one się przedostają do naszego krwioobiegu i to tworzą się stany zapalne. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo ważne. Kolejną rzeczą są rośliny strączkowe, rośliny krzyżowe, warzywa krzyżowe. Tutaj trzeba zrobić badanie na nietolerancję lub na alergię. Ważne jest, żeby odstawić te rzeczy, które nam szkodzą po prostu z pożywienia. Często jest tych produktów sporo. Kobiety mają problem z tarczycą. Dlaczego najczęściej kobiety? Dlatego, że właśnie kobiety mają więcej tłuszczu. W tkankach tłuszczowych gromadzi się nadmiar toksyn i po prostu dlatego kobiety zapadają częściej niż mężczyźni na choroby w związku z tarczycą. Bardzo istotną rolę odgrywa tutaj oprócz diety i odpowiedniego doboru produktów żywieniowych, również witaminoterapia. I to się ustala na podstawie badań z krwi, które się powinno wykonać na poziomy witamin i minerałów w organizmie. Na podstawie tych badań właśnie się przepisuje suplementy, ilość, dawkę i po prostu trzeba się tego trzymać. To nie jest tak, że miesiąc czasu sobie będziecie te suplementy spożywać, a później odstawicie, bo to nie przyniesie pożądanego efektu. Niestety często tak jest, że ludzie po prostu poczują się lepiej, tak? Bo poczują się oczywiście po suplementach lepiej. Natomiast za szybko to odstawią i za chwilę jest problem. Ponownie pojawia się. Dlatego uczulam Was na to, żebyście po prostu robili to z głową. Jest na rynku dostępny produkt, który jest wyciągiem z tarczycy świńskiej. Jest to naturalna tarczyca, nie jest to syntetyk. Wiem o tym doskonale, że większość, nawet duża ilość osób po syntetykach czuje się fatalnie i nie mogą dojść do siebie. Są tak bardzo duże skutki uboczne korzystania z tych syntetyków, że po prostu człowiek jest w rozsypce. Dlatego daję tutaj Wam do wiadomości taką informację. Ja nie mówię, że ja to polecam czy nie polecam. Wy musicie zadecydować sami, bo to jest Wasze zdrowie. Nikt nie powinien zadecydować za Was. Myślcie i podejmujcie decyzje samodzielnie. Mamy tutaj dostęp do tego, żeby wybrać sobie alternatywę. Zwłaszcza dla tych, którzy się fatalnie czują po syntetykach. Teraz na ekranie pojawią się nazwy tych właśnie leków, bo z tego co wiem, jest to lek nie jeden, tylko po prostu wyciąg z tej świńskiej tarczycy jest dostępny na receptę, więc można by rzec, że to jest lek, tak? Bo to jest hormon, po prostu naturalne hormony. Ważne, że jest wybór.
To jest istotne. Mamy wtedy wybór. Tutaj też nasza tarczyca cierpi, jeśli mamy zmęczone nadnercza, więc musimy sobie radzić ze stresem. Stres jest naprawdę dzisiaj, w dzisiejszych czasach, sprawcą wielu naszych dolegliwości. Tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, chciałabym przytoczyć również cytat z totalnej biologii i powiedzieć, czym to się je. Pana biologia na temat niedoczynności tarczycy mówi tak. Niedoczynność tarczycy to konflikt o treści: mam tyle rzeczy do zrobienia, nigdy temu nie podołam. Lub bycie powolnym ratuje mi życie. Sama choroba Hashimoto to warunek czasu. Muszę spowolnić czas. Czyli spowalniam czas, aby to, co ma mnie spotkać na przykład za miesiąc, zdarzyło się jeszcze później. Niektórzy to nazywają wydłużaniem czasu. Hashimoto podstawowym mechanizmem jest autoagresja. Z tym może łączyć się wiele autoagresywnych wzorców. Od chęci odejścia z tego świata, wycofania się, odpoczynku, od wiecznej walki życiowej, pokatowanie się poczuciem winy lub wieczne przedkładanie czyichś potrzeb nad swoje. Przy Hashimoto pomaga czasem szukanie odwrócenia konfliktu, na przykład ktoś z klanu rodzinnego wolałby, żeby mnie nie było. Hashimoto możemy rozpatrywać także abstrahując od czasu. To choroba autoimmunologiczna, czyli niszczenie tarczycy. To dzieje się z naszą linią dziedziczenia. Pojawia się aspekt destrukcji, i to przykład konfliktu. Ktoś z klanu rodzinnego wolałby, żeby mnie nie było. Ja myślę, że większość z Was, jeśli by się zastanowiła na ten temat, to by znalazła korelacje, duże powiązania właśnie w tym temacie ze swoją chorobą. Bo nasze choroby powstają. Przemyślcie to, bo warto. Na pewno unikamy nadmiaru fluoru, bromu i chloru. Fluor przede wszystkim znajdziemy w wodzie pitnej, no, w wodzie z kranu, może nie pitnej, bo nie powinno się pić wody z kranu. W wodzie z kranu i w paście tak do zębów. Jak wiemy, no, fluor niszczy również nam szyszynkę, zwapnia ją. I oczywiście wypiera jod z naszego organizmu, tak samo jak brom. I to wszystko jest tak bardzo ważne, żeby... To są takie małe klocki, ale to wszystko jest bardzo istotne. Czyli oczyszczanie organizmu, odpowiednia dieta, witaminoterapia, unikanie pewnych substancji w naszym życiu, pewnych kosmetyków czy innych rzeczy, które mają negatywny wpływ na nasz organizm. Bo wiadomo, że... Mycie zębów z pastą z fluorem nie jest dla nas korzystne. Wystarczy, że się umyjemy wodą pod prysznicem i już mamy nadmiar fluoru w organizmie, ponieważ nasza skóra to jest największy organ naszego ciała i ona po prostu pochłania. Dlatego tak dużo osób cierpi na niedobór jodu, a w związku z tym na choroby tarczycy. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jak chcecie usłyszeć na temat innych chorób, to również piszcie. No i w takim razie do zobaczenia następnym razem. Hej!